Cześć, witajcie. Znajdujemy się na naszej plantacji kukurydzy odmianą LG31266. Pana Stanisława już przedstawiać nie muszę, znacie go z poprzednich filmów. Przyglądamy się dzisiaj różnicom na zaprawie Starcover i bez. Witam serdecznie Państwa, dziękuję Panie Wojtku za wprowadzenie. Proszę Państwa, jak sialiśmy tutaj, to pole było bardzo ładnie uprawione, warunki były idealne, było sucho i wszyscy się spodziewali, że naprawdę będzie tragicznie z tą wilgocią. Jednak natura pokazała swoje coś innego, dostaliśmy bardzo dużo deszczu i niech Państwo spojrzą na tą plantację, bardzo ładnie wygląda. Ja mam tu, drodzy Państwo, dwie kukurydzy. Ta jest ze Starcoverem, ta jest bez Starcovera. Spójrzcie, drodzy Państwo, jest różnica w systemie korzeniowym. Nie jest to, jeżeli by były ekstremalne warunki, żeby było bardzo sucho, naprawdę rośliny by były całkiem inaczej wyglądałaby. Ta bez Starcoveru naprawdę byłaby niższa. Działanie Starcoveru, czyli ta stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, powoduje, że mamy lepszy system korzeniowy, który powoduje, że całkiem roślina inaczej się rozwija. Proszę Państwa, będziemy to obserwować jeszcze dalej. Myślę, że będziemy monitorować i Państwu przekazywać informacje. Na dzień dzisiejszy plantacja wygląda bardzo ładnie. Myślę, że temperatur wielkich nie będzie. Zapylenie będzie właściwe, nie będzie głowni. Także czekamy na następne spotkanie. A waga nam już sama powie prawdę. Dokładnie tak. Dziękujemy ślicznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.